Cześć, dzisiaj pracowaliśmy dalej nad tym, tą zagadką krańcówek wbudowanych, w związku z czym dopisaliśmy troszkę kodu i opowiem, jak tego teraz używać. Mamy w zasadzie dwie możliwości, w której nasz kawałek kodu obsłuży problem. Problem jeden to jest taki, że tutaj ta krańcówka nie będzie całkowicie wyłączała prądu, będzie tak pulsowo, nawet cofała częściowo prądy i wtedy my to wykrywamy po 3 sekundach w automacie lub po 5 sekundach w manualu i zatrzymujemy zasilanie silnika. Druga opcja, już przy okazji dopisaliśmy ten fragment, w którym jeżeli tutaj zasilanie do tego silnika między sterownikiem a silnikiem dojdzie do jakiegoś uszkodzenia przewodu albo częściowego uszkodzenia przewodu, też wykryjemy taki stan rzeczy i zatrzymamy silnik. Okej. To na stole teraz mamy oczywiście ten silnik, jeden liniowy, drugi liniowy, tam gdzieś dalej. Nie będę teraz się na tym koncentrował, nie będzie interesowało teraz to, co tutaj będziemy mieli na wyświetlaczu, dlatego trochę zrobimy zbliżenie. Dobra, mamy zbliżenie. Teraz po pierwsze, wyświetlacz jest wyłączony, tak, dlatego żeby tam oszczędzać powiedzmy trochę prądu. Tak klienci sobie życzyli. Teraz jeżeli ja tutaj wcisnę ten przycisk krótko, włączy mi się podświetlanie, będę widział, co się dzieje na wyświetlaczu. Tutaj mam siłę wiatru, tutaj mam informację, że czekam na nowy dzień, dlatego że w ogóle sensora nie mam podłączonego. I w trybie automatycznym tutaj mam różnicę napięć tego sensora w kierunek wschód-zachód i tutaj różnicę napięć tego sensora w kierunek północ-południe. I teraz jeżeli na przykład bym miał tutaj S10, to pewnie bym chciał za chwilę włączyć silnik w kierunku S. Jeżeli tutaj będę miał na przykład E minus tam na przykład 20, to będę chciał jechać w kierunku wschodnim. Obrót jest dosyć istotny i bardzo się różni, jeśli chodzi o zachowanie w stosunku do trybu północ-południe. Nie będę teraz tego opowiadał, przejdźmy do samego sterowania i tych limiterów. Jeżeli jestem w trybie automatycznym, mogę wejść do konfiguracji. Trzymam tak długo, aż wyświetli mi się tutaj sensor. Oczywiście w różnych wersjach sterowników będzie inaczej. Ja mówię teraz o tej najnowszym firmware'ze, który dzisiaj powstał, tak? Dzisiaj został przetestowany, więc nie wszyscy będą mieli tutaj ten wyświetlacz tak samo, ale ogólnie wejście do funkcji jest takie samo. Teraz to, co tu widzę, to widzę tutaj odczyt amperaż sensora. Co to jest te 2,54? To jest połowa napięcia referencyjnego. To znaczy, kiedy czujnik amperów jest dwukierunkowy, on ustawia się w połowie zakresu i teraz dla mnie 2,54 to jest właśnie 0 amper poboru. Na ewidencie silniki stoją, nic się nie dzieje, więc mam tutaj 0 amper poboru. Jeżeli będę schodził do wartości do zera, to będę kręcił silnikiem w jednym kierunku i będę miał ujemny odczyt amperażu. Jeżeli będę wchodził do wartości 5 V, no to będę miał dodatni kierunek amperażu i będzie mi ten amperaż rósł. I tak to w tej chwili działa. Ja tutaj sobie to podświetlanie robię, dlatego że w razie gdyby dochodziło do jakiejś awarii albo nie jestem pewny, jak czujnik działa, tutaj mam mieć połowę zakresu, czyli około 2,5 V. Przechodząc sobie do kolejnego parametru, tutaj sobie widzę zestawienie odczytów z tego sensora, żebym wiedział po prostu przy konfiguracji, szczególnie przy uruchomieniu, warto sobie zajrzeć, upewnić się, czy tutaj te sensory poprawnie działają. Następnie dalsze parametry, no oczywiście IP, jeżeli wykorzystałem konfigurację w Wi-Fi, Digital Wind sensor, tutaj ten kanał B jest odpowiedzialny za współpracę z anemometrem, czyli wiatromierzem impulsowym, takim cyfrowym. No i limit temperatury płyty, tutaj ta wartość jest referencyjna, to znaczy kiedy tutaj mam maksymalną wartość, mam 250, to ta maksymalna wartość 250 to jest około 75 stopni Celsjusza. Więc ta temperatura około 190 to jest takie tam 60 stopni Celsjusza. Ja bym chciał przy tych 60 stopniach Celsjusza wyłączać silniki tak, żeby nie spalić płyty. UPS, jeżeli z niego korzystam, czyli tutaj sobie podłączam do tego kanału A, to wtedy go konfiguruję. On jest w tej chwili wyłączony. UART to oczywiście, jeżeli korzystam z Wi-Fi i całej tej reszty konfiguracji. Ja to traktuję bardzo nisko priorytetowo, dlatego UART zawsze jest wyłączony. I tutaj przeszliśmy do tych amperaży. Tutaj dla kierunku północ-południe mam maksymalny amperaż
200. Co to znaczy 200? To znaczy, że minimalna wartość jest oczywiście 0, maksymalna jest 250. 250 to jest właśnie połowa 5V i to jest właśnie 10 A. Tak? Czyli 250 to jest 10 A. Połowa tego, czyli 125, to jest 5 A i w taki sposób można sobie mniej więcej domyślić się, przy jakim amperażu włączam, wyłączam silniki, ale jeszcze dodatkowo nie potrzebuję wiedzieć dokładnie, ile to jest amper. Ja w zasadzie potrzebuję wiedzieć, ile dany silnik mi zużywa prądu. Jeśli ja sobie tutaj włączę ten któryś z tych silników, to będę widział tutaj dla kierunku północ-południe odczyt, ile amper on bierze, bo w trybie manualnym to już nie jest odczyt sensorów, tylko to jest odczyt amperaży. Więc jeżeli ja sobie tutaj to włączę, to widzę, że tutaj mam około 16 jednostek pracy dla tego silnika. Czyli jak gdybym był w obciążeniu, gdybym obciążył ten silnik, to bym miał więcej i mógłbym sobie powiedzieć, aha, no dobra, czyli jak on mi bierze powiedzmy te 13 w normalnej pracy, no to koło 20 to pewnie będzie jego blokada, więc ja bym sobie tutaj wszedł do konfiguracji, przechodzę zawsze do ankomatu i wtedy dopiero trzymam długo przycisk, przechodzę sobie do konfiguracji, idę do tego naszego ustawienia i wtedy na przykład dla tego EW ustawię sobie tam 13, 20 załóżmy, zamiast 200, nie? I wtedy będę miał to maksymalny amperaż, który ten silnik będzie pobierał. Jeżeli przekraczam ten limit, to wyłączam. Uwaga, bo przecież dla kierunku wschód-zachód nie ma jakiegoś większego problemu, ale dla kierunku północ-południe ten pobór prądu silnika, kiedy powierzchnia jest dociskana siłą wiatru, będzie dosyć wysoki. I nie możemy tak wprost sobie powiedzieć, a dobra, w spoczynku, normalnie jak tam pracuję, to mam taki pobór i będzie luz. Nie, to przetestujmy dobrze, jaką wartość tutaj powinienem ustawić, tak? Jeśli chodzi o maksy, bo wtedy co się stanie? No okej, zawieje wiatr, ja będę chciał się położyć na płasko, no ale będę brał zbyt dużo prądu, więc zatrzymam konstrukcję. Tu trzeba się nad tym zastanowić, jak chcę to ustawiać. Dla kierunku wschód-zachód jest trochę bezpieczniej, tak? Ale też warto wiedzieć, co się tu ustawia. Więc tą wartość ustawiamy referencyjnie do tego, co odczytaliśmy w trybie manualnym na sterowniku. I tutaj mamy te właśnie amperaż limity. Ja tutaj zauważmy, mamy numer 3, to znaczy, że tylko interesuje minimalna wartość. Czyli jeżeli ten silnik będzie brał mniej niż 10% ustawionej wartości, to znaczy, że on po prostu nie pracuje albo mam problem z tą krańcówką, z tymi zenerami i on ma się wyłączyć. Jakie mam tu jeszcze możliwości? Mam tutaj, interesuje mnie minimax, czyli tamta wartość, którą sobie ustawiłem, załóżmy tam widzieliśmy 200, czyli te 8 A poboru prądu będzie maksem i więcej już nie puszczę mu na silnik i zatrzymam się. No i 10% z tej wartości jest minimalnym poborem prądu silnika w trakcie pracy. Jeżeli pobiera mniej, to znaczy, że coś jest nie halo i należy go wyłączyć. Jeszcze inna opcja, to jest tylko interesuje mnie max. No i oczywiście jeszcze inna opcja, zupełnie wyłączyłem to, tą funkcję. No, ja bym chciał tutaj pokazać tą obsługę minimalnej wartości, żebyśmy wiedzieli, jak to funkcjonuje. Jeśli mam tak to ustawione, to tutaj mam ustawione, że mam 200, czyli przy 20 jednostkach ja zakładam, że silnik nie pracuje. No i załóżmy, ewidentnie widzieliśmy tam w trybie manualnym, jeżeli byłem, to przy tych 20 jednostkach ten silnik faktycznie stał. To znaczy, przecież on nie jest podłączony tutaj, tak więc nie ma z tym problemu. Zobaczmy, co się teraz stanie. Jeśli będę jechał podłączonym silnikiem, on bierze mi 13, 14, więc niestety będzie musiał się wyłączyć. Widzimy tutaj, pojawiła się literka Z dla tego drugiego rzędu, czyli tutaj widziałem, że jadę na północ, tutaj literka Z powiedziała, ok, kierunek północ-południe został zablokowany, dlatego że mam zbyt niski pobór prądu. Co mogę ewentualnie zrobić? Teraz na północ już nie pojadę, ale mogę pojechać na południe. W ten sposób też odblokuję sobie, to Z mi zginie, ale nie w nieskończoność. Ja będę sobie jechał, w końcu stwierdzę, nie, no dobra, za mało prądu pobierasz, musisz się zatrzymać. Tutaj ten, pamiętajmy, w trybie manualnym ten czas jest dłuższy, dwukrotnie. W trybie automatycznym wszystko dzieje się dwa razy szybciej. Podobnie dla kierunku wschód-zachód, tam drugi silnik sobie tam gdzieś będzie ryczał. On będzie jechał, aż w końcu pojawi się druga literka Z.
I ta druga literka Z jest właśnie dla kierunku wschód-zachód. Zawsze mam ten pierwszy, tu jest kierunek wschód-zachód, to więc ta pierwsza literka jest wschód-zachód, tu jest północ-południe, więc ta druga literka jest północ-południe. Tutaj mam dla wschodu-zachodu kierunek i tu mam dla północy-południa kierunek. Widzieliśmy, jak tutaj się to zachowało. Pamiętajmy, w trybie manualnym te odczyty dotyczą poboru amper, czyli poboru prądu. I te pobory pozwalają mi na to, żeby ustalić, jakie progi poustawiać. Więc w taki sposób to funkcjonuje. Bardzo bym prosił o zweryfikowanie naszego pierwszego klienta, do którego to wyślemy. Te progi, czyli to ustawienie, a teraz znowu do trybu automatycznego. Teraz trzymam długo przycisk. Trzymam krótko, to jestem w manualu. Trzymam długo, przechodzę do konfiguracji. I teraz przechodząc sobie tutaj do tego naszego ustawienia amperów. Widzimy, że interesuje mnie tylko minimum. Jeżeli ktoś chce inaczej to ustawić, to jak najbardziej zapraszamy. No i tutaj mam dla kierunku wschód-zachód, w tej chwili mam 200 jednostek poboru amperów, a dla północ-południe mam również 200 jednostek poboru amperów. Trzeba to ustawić odpowiednio, minimum to jest 10%, tak? Czyli 10% tej wartości to jest ta wartość, która mnie interesuje przy spoczynku. Na razie tak to zrobiłem, jeżeli będzie potrzeba, to zmienimy, tak? Będziemy konfigurowali, będziemy dorabiali konfigurację. Wydawało się, że nie potrzeba tych kolejnych parametrów, żeby ustawiać mini, max, kolejny parametr, tylko po prostu wykorzystać ten jeden parametr i sobie stwierdzić, że no, jeśli silnik w normalnej pracy, na przykład tutaj w tym przypadku ma pociągnąć max 8 amper, no to jeżeli pobiera 10% tej wartości, to znaczy, że on raczej nic nie robi. No i tutaj sobie leży na blacie jakiś siłownik, który pobiera chyba 4 ampery, no i tam było widać, że około tam 12 jednostek nam pociągał.